Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątego sezonu Minecrafta na modach przez Safe Mode. Dzisiaj znowu jestem w pojedynkę, ogólnie się zmieniło tutaj kilka rzeczy u mnie, zaraz wam powiem dokładnie jakie. Tak, witam oczywiście bardzo serdecznie cały czat, czyli wszystkie osoby siedzące aktualnie na Dyn mapce. Bardzo serdecznie was tutaj pozdrawiam w tym oto miejscu. Pozdrawiam czat. Tak. Informacja dla czatu, że oni też wiedzą, że ja nagrywam, tak. Co się zmieniło? Pierwsze, co jak tutaj widzicie, mam Advanced Electric Jetpack. Tak, stworzyłem go na... Było kilka osób na tym mapce, widzieli jak go tworzyłem. Troszkę zabawy było. Powolutku tutaj zaczynałem już tworzyć pewne elementy pod Matter Fabricator z YTH, żeby produkować u Matter, ale to jeszcze daleka przyszłość przynajmniej, bo nie mam tyle Iridium. Dalej się tutaj zmieniło. Z tych bardziej znaczących rzeczy... Tutaj powstała mała farma pod pszczółki, czyli tutaj produkuję sobie już ul, pięknie, ładnie, tym was też nie chciałem męczyć, bo to tworzyłem ostatnio. Jeśli będziecie chcieli, to w kolejnym odcinku powiem, pokażę wam dokładnie jak to zbudować, albo nawet wam zademonstruję dzisiaj. Tutaj mam małą wylęgarnię pszczółek, gdzie oczywiście próbuję uzyskać sobie pszczółki imperialne między innymi oraz pszczółki industrialne, które mi na razie w ogóle nie wychodzą. Zresztą zawsze mi te pszczółki industrialne nie wychodziły, z nimi miałem największy problem za każdym razem. Dobra, nieważne, niech się one tutaj mutują, butują itp. itd. Tutaj doszedł do tego jeszcze... centrifuge do przerobienia naszego miodziku, który tutaj się systematycznie nam wytwarza. Okej, okay, ale co dzisiaj? Dzisiaj zajmiemy się tą konstrukcją, co tutaj widzicie. Co to jest, pewnie się zastanawiacie. Ci, którzy nie wiedzą, to jest nowy model do tworzenia soul shardów. Już nie ma tego standardowego do tworzenia, żeby to przepalić, tylko w ten sposób się to wytwarza. I teraz zacznijmy, jak je stworzyć. Pierwsze co, ja tutaj bym chciał sobie ustawić modyfikację jako Soul Shard, jako że nie pamiętam jak się wykrywało resztę itemów pod to. Tak, dzisiaj zajmiemy się właśnie tą stricte modyfikacją. Soul Shard, no ja cię, gdzie to jest? Czekajcie. Ej, to chyba była odzienna tylko modyfikacja, pójdę to być widoczna. Ej no, teraz żeście mnie zdziwili, jak tutaj tego w ogóle nie ma, to tego nie widzę. Crafting Table. Też dupa blada. Dobra, to w takim razie nieważne, jakoś do tego dojdę sam. Forge. Forgem? Też nie. Dobra. Furnej to będzie. Furnej. Ale dobra, jak tam to wykorzystać? Potrzebujemy pierwsze co. Tutaj rozkładałem w różnych miejscach wirelessy, więc teraz mój pilot działa troszkę w dalszej odległości. Potrzebujemy diamenty. Bierzemy sobie nasze diamenty. Potrzebujemy oczywiście, właśnie nigdy nie umiem tego wymówić, Netherrack oraz potrzebujemy Glowstone'a. Glowstone. I teraz tego, układając taką konstrukcję, tu macie Endstone. Ten Endstone jest uzyskany gdzieś tam, Quarry go wykopało, bo jakaś modyfikacja to dodało. Więc od razu wam mówię, że to modyfikacja jakaś wydobyła ten Endstone. Tutaj oczywiście jest Netherrack i pośrodku Glowstone. Taka konstrukcja, której właśnie teraz widzicie na oczy. Klikamy prawe wszystkie myszki na Glowstone i uzyskujemy Soul Shard. I tutaj mamy mnóstwo jeszcze Endstone'a, więc teraz będę miał go jeszcze więcej. Bez problemu. Musimy go oczywiście go przekopać, ułożyć jeszcze raz tą naszą konstrukcję. Identycznie jak poprzednio, czyli tutaj te boczki dajemy Netherrackiem, pośrodku Glowstone'em. I klikamy sobie pięknie ładnie diamentem. I w ten sposób uzyskujemy soul shardy. Ja tutaj ich mam w układzie jeszcze chyba dwie sztuki, czy trzy, nie. Dwie sztuki mam w układzie. I teraz tego je przydałoby się napełniać. Je. Właśnie, nie napełniamy. Klikając, nie. Potrzebujemy mieczyk specjalny. Czyli furnace, wpiszmy. Soul furnace to się nazywało chyba. Soul od duszy. Piec dusz. I teraz właśnie, bo... Nowe recepturki nie ma, więc czekajcie, ja to się zorientuję, jak to teraz zmienili. No bo wiecie co, tutaj sprawdzałem na wiki i wydaje się, że w najnowszej wersji Soul Sharda nie ma już Will Sworda, czyli jakiś specjalny sword do zbierania tych naszych dusz. Prawdopodobnie wystarczy nam zwykły mieczyk, zaraz zobaczymy. Tutaj jest coś takiego jak Soul Stealer, rozwijmy go na maksymalny poziom, jaki mogę aktualnie. Właśnie, przydałoby się rozwijać jeszcze większy poziom. Czy mam coś enchantowanego? Nie. Ale w układzie mam chyba książki. Czekajcie. Właśnie. Co mi się teraz skojarzyło, że ja mam tutaj chyba książki. Tak, są księgi.
ich się spokojnie mogę pozbyć i z nich sobie wyciągnę enchant. Ok, to damy na minus i damy R. R czy E? E, dobra. I oddało mi enchant, który tutaj był nałożony. Tu mamy looting. Patrzcie, jak pięknie. No i co? Nie chcesz mi go oddać? Aha, dobra, dajemy na E. Dobra, ten poziom mi wystarczy. Teraz do mojego swordzika dodam sobie Soul Stealera. Maksymalny poziom 5. Przydał mi się sharpness dać maksymalny poziom. Do tego oczywiście standardowo też pościągam wszystkie recepty, które tutaj mam. Sharpness. Ok, to mi powinno wystarczyć. Wrzućmy go z powrotem. Sharpness na 5. No i pięknie. Ten sword ja już rozumiem. Soul. Soul Steel. Właśnie. Soul Stealer mi się wydaje, że właśnie pod szardy jest. Ale zaraz się przekonamy. Więc w takim razie pozbądźmy się niepotrzebnych tutaj książek i takich rzeczy. Jeśli mam dziwny głos, tak, znowu jest, znaczy dalej jestem chory. Nie, że znowu, tylko dalej jestem chory. Dobra, wszystko jest ok, ustawione. Teraz tak, co tutaj będziemy zbierali? Pozbieram tutaj owce. Dlaczego owce akurat, a nie coś innego? Z owiec mamy dużo, a potrzebujemy jakichkolwiek zwierzaki pod zbieranie mocy z Monster Essence. Dobra, jak widzicie, mamy shipa. Tier 0 cały czas. Spróbujmy zabić jeszcze jednego. Coś tutaj mi się zmieniło. Jest, 6 kili zaliczyło mi. Więc dobra, teraz tutaj kilka tych owieczek pozabijamy. Zobaczymy, czy to nam cokolwiek tutaj pomoże znacząco. No dobra. Ile mamy? 102. Mamy tier 1. Ja powiem wam, że chciałbym tier 2 przynajmniej nabić, bo to będzie miało jakikolwiek tam już sens dla nas, bo jedyneczka nas tutaj za bardzo nie ratuje. Okej, tutaj przydałoby się dać jeszcze pszenicę, żeby je jeszcze bardziej rozmnożyć, a ja w tym czasie polecę poubijać je gdzie indziej. Przecież te tutaj co wszędzie latają mi wokoło. Wszystkie te poubijamy, bo one są nam niepotrzebne całkowicie. Tą osadę hardenową też ubiję. My pod zbieranie wełny zrobimy sobie prawdopodobnie harwestery. Harwester może golić te nasze owce, z tego co mi się kojarzy. I tak będzie o wiele lepiej i wydajniej. Okej, mamy tier 2. Ile czwóreczka chciała? Wiem, że piątka chciała około 1000. No i właśnie tak zastanawiam się, czy nie dałbym radę uzbierać od razu najlepszego tiera. 1000. Trochę zabawy by to było, powiem wam. Z tym mieczkiem oczywiście tutaj mamy przewagę. Ale i tak czy siak to jest tutaj od cholery zabawy i jeszcze więcej. Ale wtedy na pewno byśmy o wiele lepiej zdobywali sobie tą esencję naszą kochaną. I chyba jednak polatam tutaj troszeczkę, nabiję tego tiera jeszcze wyższego i pobawimy się dalej w zamontowanie naszego Soul Sharda już do pracy normalnej stricte. No i pojedziemy dalej z koksem. Dobra, wiecie co? Nie będę ten jednak czekał, bo kurczę, napełnia się on bardzo wolniutko. Myślę, że jeszcze na dobiciu kilku sztuk, dobicie do 400 i zobaczymy, czy to mi wystarczy pod Soul Sharda. Wydaje mi się, że chyba nie, to będzie ciągle za mało, ale zaraz zobaczymy. To tylko kilka sztuk jest zaledwie, wiem, że tutaj troszeczkę opróżni się moja ilość owiec, no ale zobaczymy, jak to w ogóle będzie zaraz wynikało. Dobra, wyjdę się na zewnątrz, was też ubijam. I co, dostanę tier 4? Nie. Czyli jak mówiłem, potrzebna jest o wiele większa ilość tym razem już. Jeszcze tu jakieś latają owieczki? Owieczki, owieczki, taś, taś do mnie. Ty malutki też, chodź tutaj. Gdzie mamy jeszcze owce? Jakieś tam, gdzieś w tamtym układzie są jakieś owieczki. Więc je również ubijemy. Ojoj, kan mi się nos zapchał. Masakra. Dobra, tak, tutaj jeszcze sporo tych owieczek jest, to spróbujemy je jeszcze szczelić, zobaczymy, czy one coś mi tutaj pomogą. Ty, tutaj ta gromadka cała, ile tutaj ich się schowało. No, dobra, wszystkie padły. Tier 4, 500 może będzie? Uwaga, uwaga, nie, 512, to jest kolejna liczba. 512 również nie. Ha! Ubiję prawie wszystkie owce tutaj mam. Tam jeszcze jakieś owieczki latają, pojedyncze sztuki. Ale właśnie nie mam żadnego pojęcia, ile jest potrzebne, żeby zebrać ten tier 4. Nie wiem, że na pewno piąteczka... O, jest. Dobra, jest tier 4. Dobra, piątego tieru nie będę chyba zbierał, bo to będzie około 1000. Może nie 1000, ale 800 na pewno. A i tak się nie mam teraz shipów.
czyli owiec, więc w tym miejscu postawimy sobie nasz spawner, żeby nasz mob grinder, który tutaj jest ustawiony, mógł sobie spokojnie zabijać te owce, zbierać tą esencję i dzięki temu później będziemy mogli sobie wykonać nowe shipy, czyli nowe owce, z których będziemy wykonywać sobie nowe soul shardy. Więc tak, przejdźmy teraz do najważniejszego. Potrzebujemy klatkę. Klatka jest wykonywana z żelaza, tylko i wyłącznie chyba sobie wykonamy ją ręcznie, będzie chyba szybciej i sprawniej. Więc ten oto sposób. Tak, ale nie, przepraszam, skrat. Skrat jest wykonywana, czyli tak o. Okej, jest wszystko w porządku. I teraz ją stawiamy gdzie tam tylko chcemy. Ja postawię to na środku tej konstrukcji. Mam nadzieję, że obszar ten spokojnie jej wystarczy, że nie będzie ona gdzieś tutaj rozchodziła się na boki. Wstawiamy naszą klatkę. Do klatki wstawiamy naszego szarda. I dobra. Teoretycznie to już powinno nam zadziałać, więc powinno nam spamić owcami. Chyba, że wersja czwarta czegoś od nas jeszcze wymaga. Powiedzmy sygnału redstone'owego. Nie, redstone'owego sygnału to nie wymaga. Zadaszenia też na pewno nie. Czekajcie, spróbujmy to zrobić w ten sposób. Jest zadaszenie. Może wymaga nocy. Albo żebyśmy byli dalej od tego oddaleni. Właśnie chodzi o to, że za bardzo nie wiem dokładnie, który co wymagał. Ja zawsze używałem piątki, tutaj problemu nigdy nie było. Ale to mnie dziwi, czemu nie mam w ogóle widocznego efektu, że to nam jest, że to jest ustawione i to nam poprawnie działa. No właśnie, ciekawe dlaczego. Ha. Więc tutaj tak stoję i testuję tego właśnie Soul Shard, co zrobiłem pod owce i wydaje mi się, że on kurde coś mi nie chce działać. Więc sprawdzimy to w inny sposób. Otóż złapię sobie mobka w Soul Sharda i spróbuję z nim się troszeczkę pobawić. Może te zwykłe nasze zwierzaki nie za bardzo oddziaływują na nie te Soul Shardy. Tylko, że i tak go już zrobiłem. Postawię go, to są może w tym miejscu, żebym po prostu cokolwiek widział. Więc tutaj ustawimy Soul Sharda na owce. Nie wiem, czy działa, czy nie, bo grafiki oczywiście standardowo nie widzę. Dlatego teraz potrzebuję moby. Otóż taką, na mapce widzę zombiaki, na szczęście. Więc spróbujemy go złapać. Oczywiście zabić go moim wieczykiem. On wtedy skoczy nam w Sharda i będzie w porządku. Okej, gdzieś w tym miejscu powinien być. Gdzieś dalej. O, dzień dobry, tutaj jest portal. Więc to odpada. On jest pod tym chyba z tego wynika. Ojojku. Hejcie, już spróbujemy go zlokalizować. Halo, panie zombie. Panie zombie, gdzie pan jest? Wiecie, on równie dobrze może być tam gdzieś hen pod nami. Ojojku, nie mam pika. Pik. No, nawet bez tego stylowego i tego zwykłego w razie czego. A później będziemy kombinowali. Okej, okay, o, tutaj jest jakieś pomieszczenie, więc jest w porządku. Ale to jest moje pomieszczenie. Dzień dobry. Szukam zombie. Gdzieś tu podobno pan jest. Halo, panie zombie. Panie zombie, gdzie pan? Proszę się przyznać. Już proszę mi tutaj pokazać się. Nie chcę mi się latać wokoło w poszukiwaniu ciebie. A jajku. Nie ma chama innego. No popatrzcie, co za... Chciałbym powiedzieć człowiek. Ale to nie jest człowiek. Się tutaj chowa przed nami. Więc jak zlokalizuję jakiegoś moba i chyba do was wtedy wrócę. Dobra, jest zombiaczek, chodź pan do mnie. Tutaj, chodź pan. Dwa strzały. Jest zebrany tier zerowy z zombiakiem. Teoretycznie, jak tam widziałem na internecie, tier zerowy mi spokojnie wystarczy do spamienia już potworków. Zaraz zobaczymy, czy to jest prawda. Czyli musimy sobie wykonać jeszcze jedną klateczkę.
Tak, zanim mi ludzie piszą, bo tak, przeziębiłem się, zresztą mówiłem wam już wiele razy. Dobra. Jesus mi piszą, wracaj save do zdrowia, tak. Nie wiem, że odcinku nie będzie, co tam. Dobra, grę taki bierzemy ze sobą. Teraz biegniemy tutaj z tyłu. Pszczółki słabiutko, naprawdę słabo mi się one rozwijają. Postawimy tutaj klatkę. Ta klatka, z tego co widziałem, oddziaływuje już normalnie na sygnał redstone'owy. Wrzucamy Soul Sharda i się odsuńmy kawałeczek. O jest, dobra. Więc moby spami bez najmniejszego problemu, wyłączmy to. Ale powiem wam, że dziwne, bo naprawdę zerowy tier spokojnie sobie z tym poradził. Chyba zbierzmy to i w takim razie, skoro to działa, bo sami widzieliście, działa, to oddziaływuje, prawda? Więc wrzucimy sobie teraz do tego pomieszczenia, co tam wybudowałem koło naszych zwierzaków i będziemy sobie zbierali po prostu esencję już z tych naszych mobów. W takim razie potrzebujemy jeszcze jeden grinder wykonać, bo tamtego nie będziemy usuwali. Grinder, czyli to. No, trochę tutaj jest do wykonania. Potrzebujemy sworda, jakiego sworda złotego. Go musimy wykonać sobie ręcznie. Niego się będziemy bawili. Czyli gold układamy. Później sticky pięknie, ładnie tutaj na sam dół. Tak, mam tego słowa unikać, ale kurczę, coś nie mogę cały czas. Dobra. Mielczyków weźmiemy sobie kilka do układu. Tinowe dziry. Tin. Dzir. Wykonajmy sobie staka. A co tam stać nas? Przynajmniej nie będę musiał później tego wykonywać. I grinder. Okej. Okay. Gota musimy podpiąć do energii, oczywiście standardowo. Do energii, do skrzynki, żeby odrzucało itemy. Mnóstwo takich po prostu zabaweczek. Nie wiem, czy na razie nie zabiorę tego układu, co tam jest już ustawiony. Po prostu go wykorzystam. Go tylko przedłużę kabelki i to będzie tylko na tyle z mojej tutaj inwencji twórczej pod tym względem. Bo to jak działa, to wiecie, warto to wykorzystać naprawdę. A ja będę się bawił, że wiecie, że o jojku, coś nie mogę sobie z tym poradzić. Dużo kraftowania itp. itd. Czyżby jednak to działało? Skąd pan się tutaj wziął? Dobra, zostawmy to. Nie, spami! Spami powoli jak krew z nosa, tylko i wyłącznie w nocy. No dobra, nie wiem o co tu kaman, nieważne. Tak o, tutaj poleci ta klatka nasza. Tu poleci grinder. Pierw go podepnijmy do prądu, dopiero później go uruchomimy. Nie ma sensu, żeby go włączać przed podpięciem wszystkiego do zasilania, bo to będzie całkowicie bez sensu. Dobra, więc tutaj kopiemy sobie odpowiedni dołek, który pociągniemy kable. Potrzebujemy pociągnąć dwa kable, szczerze mówiąc. Więc kabel potrzebujemy od Applied Energetic oraz tak samo. Dzień dobry. Dużo was wiecie o tym. Shipowego mam, nie mam. To nie będę was tutaj zabijał, bo jeszcze mi się tutaj będziecie respić cały czas, co nie miałoby sensu. Bym wam zasłonił. Weźcie się, odsuńcie na boki. No, ruszcie dupy ruszcie. Dobra, jest, okej, okay, w porządku. Ej, nie udało się. Ojejku, zebrałem jeszcze tego szarda. No dobra, mniejsza z tym. Teraz tak, potrzebujemy się tutaj podpiąć, więc tutaj zrobimy sobie podłączenie. I dobra. Jak mówię, potrzebujemy się podpiąć, wow, do trzech rurek jednak. Więc tutaj troszeczkę tego będzie szło pod spodem. Więc czekajcie, tutaj zrobimy takie trzy rur, takie trzy, ojejku, miejsca na bokach. I dopiero wtedy zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Okej, okay, dobra, podpiąłem tutaj wszystkie kabelki, czyli tutaj trzy kable dołem idą, czyli Applied Energetic, rura do wyciągania esencji oraz zasilanie. W międzyczasie doszedł do nas jeszcze Tofikulus. Siemanko, akurat zobaczyłem, że jest safe mode w grze na dym mapie. No, dym mapka, no to i... jest kurczę the best. No, sprawa. Tam coś tam gadali o mnie, obgadywali mnie na czacie. No wiesz, no nieobecni nie tak... mają prawa głosu, to tak już kurczę tak... jest. Dokładnie, no przecież mówię, że to ja, ale oni mówią, że jestem podróbka, więc obraziłem się. Normalnie. I musiałem wejść i udowodnić. Tak, weszłeś, ale i tak oni nie będą wierzyli, że to byłeś ty. Spoko. Dokładnie. Oni cały czas myślą, że jestem podróbką. A nie jesteś? Kurde, ja całe życie myślałem, że ty kurde podróbka jesteś. A ty prawdziwy Tofik. Spokojnie, odpoczniesz teraz ode mnie. Ta, Tofik teraz będzie wyjeżdżał, więc też na odcinkach nie będziecie już widzieli.
Tak, znowu i znowu Irlandia go wzywa. Ta zielona wyspa, kurde. Tak. Z krzatów, elfów i te inne takie sprawy. Wiesz, że Irlandczycy i Grecy byli uśnicy u nas? Więc ja tam wolę nie wnikę, co oni tutaj robili. No było u nas świnicy parę dni. Takich europejskich, że wszyscy świniczanie, co są w całej Europie, przylecieli tutaj. Aha, a to nie wiem, nie wiem. No, nic było, tam było nie wiadomo. Takie dni. No w Highlanderze robili Dzień Irlandzki. Tam tańczyli i wiesz, to takie tańce irlandzkie były. To fajnie. No fajnie, fajnie. Dobra, wiecie co? Wrzucamy Soul Sharda teraz do naszego więzienia i zobaczymy, czy będą się one respiły. Na razie jest słońce wszędzie, więc zobaczymy, czy to też im wspomoże ich do respienia, czy też muszę wszystko zasłonić, żeby to w ogóle te miało rączki i nóżki. Tu jak widzicie, nasz mob guide zaczyna już działać, ale jednak jest tutaj za jasno, więc zamykamy go i będziemy się patrzyli po dole, czy jakaś esencja leci. Tak, esencja wylatuje. Tutaj co chwilę wyskakują jakieś różne itemy, więc można uznać, że nasz grinder chodzi. To jest po prostu głupie dosłownie, bo to jest tier pierwszy, czyli zdobyty za darmo, jak to się mówi. Po prostu poszłem, zabiłem jednego zombiaka, sobie jedną sztukę i mam tiera. Po prostu jakaś padaka to jest. A gdzie ty jesteś w ogóle? Bo ciebie nie widzę. Co, ja jestem tam przy zwierzątkach. Tam no to jestem. Ja byłem przy... A ty tak dużo mamy krów, że ten... Że aż jedna wypadła. Nie wiem, ja tam je specjalnie puściłem. No to, aha, koło zwierzątek, tam na samym końcu. On nam jest koblem leci. Co za zombie, dobra, widzę, niegrzeczne. A wiecie co, ja to może wleję wodę tam do końca. Może wtedy on to by bardziej leciały naprzód. Troszkę to będzie wtedy lepsze. Teraz muszę 10 minut lecieć, kurde, żeby ten na koniec mapy zalecieć. oj tam się czepiasz. Nie mi się w ogóle. Potrzebuję jednak tej wiaderka, jednak tam wylejemy po bokach. Tutaj to jakoś będzie w miarę bardziej sensownie tutaj leciało. Water. Jedno wiaderko mamy. Co ja zrobiłem z drugim wiaderkiem? Zawsze były dwa wiaderka w układzie. Dobra, nieważne. Teraz a wiesz, przejdźmy. Że ten... Aj, prąd wyłączyłem. Dzień dobry, gin pan. Zaś coś powiem. Czekaj, zaraz będziesz mówił, tylko tutaj muszę troszeczkę pooperować jeszcze z nimi. Masz creepera na głowie. Weź mnie, nie strasz. Proszę, nie straszyć tutaj ludzi. A to wszystko przez ten mod z czapkami. Weź go sobie wreszcie usuń. Ja ci kurde serio mówię. Ten mod z czapkami jest taki kijowy pod tym względem, że to jest po prostu masakra. Ale czy teraz creeper czasami na moim dworcu tam jest na górze, czy to jest jest. Ja go chcę zebrać, a tu za chwilkę dopiero, bo muszę tworzyć sobie nowego Soul Sharda i go zbiorę, więc do niego lepiej nie podchodź jeszcze. Ten creeper ma czapkę baseballową, nie mogę. Tak śmiesznie. Czekajcie, teraz tutaj chcę postawić jeszcze jeden wylać i dobra. Takie oto wylanie nam spokojnie wystarczy. I powinno tam wszystkie moby zgromadzić w tym jednym miejscu, żeby nasz mob grinder mógł sobie spokojnie je zabijać nałogowo, jak że tak się wyrażę. Dobra, to zasłonimy. To teraz będzie sobie chodziło, chociaż nie wiem, czy to się nie wyłączy, jak ja się oddalę, ale to zobaczymy zresztą za chwilę. Dobra, potrzebujemy jeszcze jednego Soul Sharda, żeby zebrać sobie creepera i dorzucimy tam tego creeperka, no i postawimy jeden na drugim spawnerze. Wtedy będziemy sobie zbierali od razu gunpowder, którego oczywiście ostatnio, no troszeczkę nie mamy. Ja go wykonuję przez inne recepturki, inne itemy, co jest całkowicie bez sensu. Okej. Okay. Potrzebujemy w takim razie netherracka oraz glowstone'a. Zobaczmy, co mamy jeszcze w układzie. Okej, jeszcze na dwa shardy byśmy mieli. Glowstone do tego. Jak chcesz to zobaczyć, jak się to buduje, to chodź. Ale znowu mi żeś uciekł. Jest tam, uciekasz. Gdzie budowałeś te nowe budynki, nowe drogi. Tam, gdzie pszczółki. Aha, dobrze. Pszczółki. O, już mnie widzisz zresztą. A właśnie, tak jak widziałem niektóre komentarze, że mówiły, znowu pszczółki czy coś. A ja pszczółki wykonuję teraz poza odcinkami. Przynajmniej aha, po części będę wykonywał poza odcinkami ten taki element, który wykonuję za każdym razem. No bo słuchaj, przeczytałem trochę o tych pszczółkach i kurczę, wynika tak jak powiedziałeś. One wszystko, kurczę, ogarniają te pszczółki. Tak, pszczółki wszystko zrobią, ale po prostu ludzie nie chcą się w to bawić, bo one są dosyć skomplikowane. I dlatego jest chyba taki hejt o nosie pszczółek. Aha, chyba. Dobra, więc tak o, Soul Sharda wykonujemy w ten sposób. Wokół dajemy Endstone, Nether. Jak teraz opisuję to Fikowi, bo wy już to wiecie, bo to omawiałem wam na początku tego odcinka. Glowstone i klikamy
sobie diamenciakiem i dostajemy szarda. No ale tej konstrukcji na razie nie rozwalajcie. Ona niech tutaj sobie spokojnie stoi, bo jeszcze też są szardy, nam się przydadzą w większych ilościach, a tak po prostu będzie je najprościej wykonywać. A to ten blok taki... To jest endstone. Aha. Endstone teoretycznie wszyscy mówią, że jest szczytowany safe, jak mogłeś szczytować ten blok. On jest po prostu, nie wiem, to jest błąd jakiś. Weź Tofik, postaw tutaj jeszcze podwójną barierkę wokół łykrówek. Czyli na wysokość, jeszcze raz. Ale dobra. Bo te będy jakoś wychodzą. To podobnie po prostu dzieci się rodzą na zewnątrz i wtedy one przechodzą same. Ja na zewnątrz się rodzą. Nie mogę. Bez sensu, no ale co się to poradzi. Takie jest życie, Tofik. Ty też się urodziłeś na zewnątrz chyba. Nie, na zewnątrz. Już od razu. To już nie. To były lata 80. Pamiętam, jak to by było moich wczoraj. Czasów. Tak, za moich czasów. Dobra, gdzie ten creeper nam uciekł? Był tutaj, ale gdzieś tam uciekł. Spitolił. Wiedział, że po niego idę. Się schował. Mendus Pospolitus pod drogę wszedł. Jest tutaj wejście? Jakieś jest. A to, co ci miałem powiedzieć, to nie, Paweł znowu wraca ten do WoWa. A, norma. Ale ten Paweł, wiesz, który, co żeśmy byli w Dengrasy. Na mój serwer poszedł. Aha. No, i pod do Krzychu też poszedł. Spoko, to kurde nałogowcy, jesteście 24h na dobę, możecie w to grać. No nie wiem, że mi się skończył people. A jak widzicie, ten spawner też zaczął wreszcie działać. Nie wiem, czego to wreszcie zależało. Czyli ta nasza czwóreczka zaczęła działać, tamto zaczął działać, więc esencji teraz będziemy mieli jeszcze więcej, ale niestety do stworzenia automatycznego spawnera z Fabricator Reloaded Minecraft Fabricatora, czy tej modyfikacji, potrzebujemy zdobyć Nether Warty, których jeszcze nie posiadamy. I tutaj niestety nic na to nie poradzimy. Dobra, tutaj jeszcze widzę Creepera. Może on będzie na zewnątrz. Creeperku. Kurczę, jak ich nie potrzeba, to jest ich od cholery. A jak ich szukamy faktycznie, to się tak schowają, tak się skitrają mendy jedne. Tak, jak ostatnio. Ktoś mi zostawił z jakimś ziomkiem, którego nie mogłem zabić. No ale... No bez jaj. Wiesz, kurczę, jak nigdy nie potrzeba... O, jest Creeper, dobra. Dzień dobry, panie Creeperze. Proszę nie wybuchać mi. Jeszcze jednego shota. Dobra, jest. Zebrałem już Creeperka, więc teraz go postawimy tam jeszcze raz. Tak, nagrywam już od godziny, chyba już od 2 godzin już prawie nagrywam ten odcinek konkretnie. Ten dosłownie, to teraz widzicie. Masakra, bo tyle rozkminiałem, o co chodzi tutaj właśnie odnośnie tych naszych kochanych szardów pozmienianych, bo one się zmieniły znacząco dosyć. Dobra, teraz na górze montujemy jeszcze jedną klateczkę. Ale cię wyczaili. Nie, tutaj są ze mną od dłuższego czasu spora część osób. Aha. Crate? To się nazywa? Jak to się nazywa w ogóle? Nie, dobra. Jeżeli co, stworzę go po prostu od podstaw, będzie chyba łatwiej mi. Jeżeli go teraz poszukiwać, to jak on się nazywał. Zaraz zobaczymy, jaka jest nazwa prawidłowa. Soul Cake, jakoś tak. Dobra, więc spadł wami stąd. Sio, słoń tyłek. Ale czekaj, na różowe barierki mogę dać brązową barierkę? Mogę dać. Dobra, postawiłem. Tylko po prostu mi tyłkiem zabrak. Teraz szybnie. Ja to muszę być na pierwszym planie, żeby złapać. Co za mendopolu... Mendy, ja cię! Muszę jeszcze jednego creeperka tutaj zlokalizować. Albo szkieleta. Wtedy byśmy mieli bone meal. Tak szczerze mówiąc. No. To byłoby fajne rozwiązanie. No. Bo tu widzę, że niestety, ale... Z tej naszej pułapeczki nic nie będzie, więc... Creeper nam uciekł. Jakiś spam. Tam są jeszcze kolejne creepery gdzieś w oddali. Spadaj. Co ty szukasz? Aha, chce się wydostać. Menda jedna, tak? No wszystkie krowy teraz chcą się wydostać. Ku mnie idą. Widzisz, lgnął do ciebie wręcz, bym powiedział. Nie ma żadnego darmowego masażu, spadać. Wiecie co, ja chyba te zwierzaki sobie pozbieram.
poza odcinkiem, tak będzie chyba szybciej. Czego? Okej, okay, wiecie co? I w tym miejscu skończymy już ten odcinek. Ja sobie tutaj jeszcze pouzupełnię ten spawn, żeby lepiej tam nam działał. Może wybiorę się do netheru, żeby zebrać sobie jeden, dwa nether warty, może uda się znaleźć więcej. Chyba, że w układzie mamy, to dalej się nie patrzyłem, może ktoś już tam był. Ale to później sprawdzimy. To dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionej, polecie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim. Narta.